Obecnie jestem już prawie czwarty tydzień na oddziale rehabilitacyjnym. Podobno pierwsze pół roku jest najważniejsze, jeżeli chodzi o nerwy, a więc, że tak powiem, ostro działamy. Od rana o 8 jest masaż, następnie chodzę na dwa zabiegi, prędko na ćwiczenia na 10, 2 godziny, przerwa i od 14 znowu 1,5 godziny ćwiczenia, więc potem jak wracam, no to padam już po prostu ze zmęczenia. To są banalne ćwiczenia, jak myślę o tym, co robiłam kiedyś, prawda? Ale to cieszy każda rzecz cieszy, to, że kolano wyprostujesz do końca, że uniesiesz rękę w barku. O, ten zakres już jest teraz taki. Jeszcze miesiąc temu nie można było w ogóle jej dotknąć. Już się sama ubiorę, sama się wykąpię praktycznie, a więc jest fajnie, jeżeli chodzi o ten zakres ruchu. No, dawaj, dobrze. Jest. Już za parę dni wychodzę ze szpitala, a więc myślę, że przy maluszku będzie mi może mniej bolało. Ale oczywiście to, że wrócę do domu, to nie znaczy końca ćwiczeń. Wtedy dopiero się zaczyna ostra walka o tą rękę i nogę. Jeszcze co najmniej 2 miesiące będzie goiła się ta rana na nodze, która jest, ponieważ jest tam mnóstwo blachy, że tak powiem, i śrubek, bo lekarze chcieli jak najwięcej jej uratować. Oczywiście na Fundusz Zdrowia to wiadomo, jakie są kolejki, a więc trzeba będzie wszystko robić prywatnie. A więc te pierwsze pół roku to jest ogromny też dla nas wydatek, jeżeli chodzi o rehabilitację, no ale trzeba. No, tak jak mówię, no, te pierwsze pół roku jest najważniejsze. Najważniejsze, że głowę mam całą, o tak mówię, bo nogę się dorobi, a głowy już sobie, że tak powiem, nie dorobię. I to mnie motywuje, to w jakim momencie teraz jestem i ludzie dookoła, wszyscy, którzy mnie widzą i którzy właśnie mówią, że jaka jestem silna, jaka wytrwała. Przede wszystkim chciałabym być jak najszybciej sprawna dla dziecka, nie? Strasznie ubolewam nad tym, że ja nimi mogę się zajmować, nie? Tylko dookoła pewno cioci, babci i tak dalej, i wszyscy się nimi zajmują, tylko nie ja. No mam nadzieję, że to się zmieni po powrocie do domu, jak już będziemy się budzić rano wszyscy w trójkę i będzie widział mama i tatę razem.